To szczególna chwila, ponieważ rzeczywiście, kiedy rok temu zaczynaliśmy tę przygodę z profesjonalizacją wszystkich instytucji rozwoju właśnie dla Was, właśnie dla samorządowców, dla biznesu, dla przedsiębiorców, to za bardzo nikt w to nie wierzył, że uda się zintegrować to bardzo rozproszone środowisko. 120 różnych portali, kilka call center, 5 ministerstw nadzorujących i 6 czy 7 instytucji rozwojowych, które właściwie każda z nich starała się na pewno działać dobrze w swoim własnym zakresie. Każda pewnie w swoim własnym przekonaniu robiła wszystko, co możliwe, żeby popchnąć tą gospodarkę na właściwe tory, ale na pewno brakowało tego, co przez te 25 lat szczególnie było piętą achillesową polskiej polityki przemysłowej, polskiej polityki gospodarczej, czyli właśnie integracja, synchronizacja różnych działań gospodarczych. I to w kilka miesięcy uporządkowaliśmy od strony instytucjonalnej, od strony politycznej i od strony gospodarczej. I dzisiaj mamy jeden portal, dzisiaj mamy jedno okienko, one stop shop, jak mówią koledzy Amerykanie, gdzie każdy przedsiębiorca, każdy samorządowiec może jakby szukać swojego miejsca w tej ofercie instytucji rozwojowych. Czerpiemy wzorce z najlepszych, najwyżej rozwiniętych krajów zachodniej Europy, jak Francuzi czy Niemcy, tamten Kredyt Anstalt für Wiederaufbau, który rzeczywiście też składa się z takich filarów, jakie my utworzyliśmy i służy zarówno w ekspansji wewnątrz krajowej, jak i w ekspansji eksportowej. I to jest też taka cecha charakterystyczna, łączenie różnych elementów całej oferty zewnętrznej w takim kształcie i w takim rozmiarze, jakiego do tej pory zdecydowanie nie było. Żeby podać jakąś liczbę tutaj konkretną, to powiem, że 30 miliardów kredytów, gwarancji dostępnych, 30 miliardów złotych w przypadku ekspansji zagranicznej, eksportowej, kapitałowej, to jest to osiągnięcie konkretne, którego też tutaj dokonaliśmy. Ale jadąc tym rowerem coraz szybciej, jednocześnie zmienialiśmy marynarkę na coraz to może bardziej dostosowaną do pory roku, bo nie tylko tworzyliśmy procedurę, jedno okienko, integracja procesów, integracja formalno-prawna całej tej instytucji, ale również działaliśmy. Po prostu za to też bardzo gorąco chciałem podziękować wszystkim kolegom, koleżankom z PARP-u, z KUKE, z PAIZ-u, z BGK-u, z Agencji Rozwoju Przemysłu, z większości instytucji. Również tutaj na sali jest z nami prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który wprawdzie nie jest wewnętrzną częścią Polskiego Funduszu Rozwoju, ale tak ręka w rękę pracujemy, że mam nadzieję, że potwierdzi, że praktycznie jesteśmy jedną rodziną instytucji rozwojowych. I dlatego właśnie udało się w krótkim czasie przejść od teorii do praktyki. Dlatego nie mówimy już dzisiaj tylko o tym, jak dziennikarze mówili na początku roku, no jak się uda zintegrować tę instytucję do końca kadencji, to będzie wielki sukces. No my instytucję zintegrowaliśmy w pół roku, ale w międzyczasie współpracowaliśmy w ramach projektu przewozów regionalnych, współpracowaliśmy z PES-ą w zakresie wynajmu lokomotyw, czyli konkretne projekty. Podpisaliśmy umowę na budowę pierwszych wielkich jednostek morskich, statków, promów, konkretnie rzecz ujmując, z polską żeglugą bałtycką i dzięki właśnie Polskiemu Funduszowi Rozwoju również zaistniała ta najgłośniejsza transakcja tegoroczna, repolonizacyjna, czy udomawiająca znaczną część naszego sektora bankowego. Praktycznie nie byłoby tej transakcji bez Polskiego Funduszu Rozwoju, także ogromne słowa podziękowania dla wszystkich, którzy w tę transakcję, również dla PZU oczywiście, które było instrumentalnie ważne w kontekście całej tej transakcji. Ale prócz tego gramy na kilku organach jednocześnie i tym takim przyszłościowym, innowacyjnym filarem naszego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju są innowacje. I w tym kontekście też warto wspomnieć o wielkim sukcesie zbudowania w krótkim, paromiesięcznym okresie największego w Europie w tym roku
funduszu Venture Capital łącznie z NCBiR-em, z PZU, ale Polski Fundusz Rozwoju jest w centrum tego właśnie wielkiego funduszu 3 miliardy złotych Venture Capital. Właściwie teraz tylko zastanawiamy się, jak pozyskać wystarczającą liczbę projektów. Prawda? To rzadko taki problem bywa w Polsce. Zwykle brakuje pieniędzy na projekty. Nam brakuje projektów do pieniędzy, które są. Więc od razu wszystkich przedsiębiorców i w eterze, i którzy nas słuchają i oglądają w internecie i tutaj na sali licznie zgromadzonych, bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, bo mamy rzeczywiście bardzo dobrze określone procesy, procedury w tym zakresie. Kolejną jeszcze taką dużą sprawą, którą chciałbym wspomnieć, jest współpraca w ramach BGK Nieruchomości z panem prezesem Barszczem, który też tutaj jest z nami w sztandarowym programie naszego rządu, programie Mieszkanie Plus. Też tego programu nie byłoby bez znakomitej współpracy międzyresortowej, oczywiście z ministrem Adamczykiem, któremu też bardzo serdecznie dziękuję, ale w szczególności zbudowanie odpowiedniej inżynierii finansowej, współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi, administracji publicznej i przedsiębiorcami, bo przecież nie tylko nie chcemy nikogo tutaj wykluczać, więc zapraszamy firmy budowlane, firmy produkcji materiałów budowlanych, firmy deweloperskie. Wszyscy chcemy na tej łodzi we właściwym kierunku się poruszać. Szanowni Państwo, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju rzeczywiście dla mnie jest takim głównym azymutem działań gospodarczych, a podstawowym wehikułem realizacji poszczególnych działań. Takim wehikułem, który szybko pokazał swoją sprawność operacyjną. Za to szczególnie też dziękuję wszystkim prezesom. Tutaj w pierwszych rzędach usiedli, jak to zwykle, prezesi z Pawłem Borysem na czele. Wszystkim prezesom i pani prezes, i pani drugiej prezes, trzeciej pani prezes. No, mamy tutaj dobry gender balance. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Za to, że właśnie potrafią tą marynarkę zmieniać podczas jazdy galopem, bo o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy rzeczywiście pokazali, że najlepszą polityką gospodarczą to nie jest brak polityki gospodarczej, tylko polityka dostosowana do współczesnych realiów. To jest taka agile'owa, zwinna polityka, która uwzględnia realia dyrektyw europejskich i wymogów różnych, które płyną do nas z prawa europejskiego, ale również uwzględnia pewne szanse, w których jesteśmy. Taką szansą jest elektromobilność. Gdzieś mi tutaj się pojawiła na moment pani minister Emilewicz. Jest na szczęście z nami. To ona jest współtwórcą tego programu właśnie e-mobilności, elektrycznej mobilności autobusów elektrycznych, samochodów elektrycznych, gdzie naprawdę mamy szansę przeskoczyć pewien etap. Tak? To giganci z produkcji autobusów, których przez grzeczność nie wymienię nazwy w tym kontekście, przespali troszeczkę moment tworzenia właśnie autobusów elektrycznych. A w Polsce mamy producentów autobusów elektrycznych. Działają zresztą z polskim kapitałem, jak również jeden, Volvo, jest nie do końca z polskim kapitałem, ale bardzo go również lubimy, ponieważ produkuje autobusy elektryczne tutaj w Polsce, w ogromnej większości zresztą na eksport. To taki przykład, gdzie staramy się poprzez montaż linii finansowo-derywatowej, finansowo-kredytowej pod realizację projektów infrastrukturalnych, projektów środowiskowych, projektów inwestycyjnych różnego rodzaju budować przestrzeń dla przedsiębiorców gospodarki prywatnej, również dla większej ekspansji zagranicznej. Moja ulubiona książka ostatnich miesięcy to Entrepreneurial State, Przedsiębiorcze Państwo, które właśnie jest wydawana w Polsce, pewnie za parę dni wyjdzie, jeszcze przed świętami, pani profesor Mariany Mazzucato. To jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie na przedsiębiorcze państwo, które jest w centrum polityki gospodarczej, ale razem z przedsiębiorcami. Nie zastępuje ich, proszę Państwa, bo ja słyszałem te wszystkie epitety przecież przez te 12 miesięcy, prawda, że to państwo teraz będzie coś produkować. Nie martwmy się o to. Państwo nie będzie żadnych śrubek produkować. Natomiast tam, gdzie może wesprzeć, utorować drogę, przetrzeć szlaki w ekspansji zagranicznej, pomóc poprzez dyplomację ekonomiczną, to będziemy to robić. To właśnie PAIS w ramach
czy wkrótce przemianowany na Polską Agencję Inwestycji i Handlu, w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju otwiera nowe placówki na całym świecie, zwłaszcza na tym świecie, gdzie chcemy zdywersyfikować nasze działania, gdzie chcemy zdecydowanie zwiększyć eksport naszych produktów, ale również ekspansję kapitałową naszych przedsiębiorców. Nairobi, Ho Chi Minh, Wietnam, Serbia, San Francisco, Teheran, nowe rynki. To jest to, w którym kierunku zdecydowanie staramy się rozwijać. Szanowni Państwo, jest takie japońskie powiedzenie, że wizja bez działania to troszeczkę taki sen na jawie, można powiedzieć, ale działanie bez wizji to koszmar. Ja mam nadzieję, że my pokazujemy tym samym tutaj poprzez Polski Fundusz Rozwoju, przez to fajne logo, które tam powiewa za mną, taka husaria, ale w nowoczesnym wydaniu XXI wieku, że mamy i wizję, i mamy działanie, i poprzez tę wizję i te działania naprawdę chcemy nie tylko wyrwać Polskę z pułapki średniego rozwoju, ale pokazać, że możemy działać i konkurować z najlepszymi na świecie. Jestem przekonany, że dzięki właśnie zintegrowanej ofercie Polskiego Funduszu Rozwoju właśnie na taki poziom rozwoju gospodarczego naszą gospodarkę doprowadzimy. Dziękuję bardzo.